Dzień dobry, Szymon Mokosa, firma Aktiv. Dziś jest z nami Emil Schulz oraz Wojciech Kukuła, doradcy z firmy Hemiro. Dzień dobry. Państwa, dzisiaj chcieliśmy trochę powiedzieć o sytuacji parchowej, bo sezon się rozwija, blaszki liściowe przyrastają, pogody mamy takie, jakie mamy, a w zasadzie cały czas mamy tą zmienność pogodową. Ale gdybyśmy wrócili do początku sezonu, bo o tym chyba trzeba powiedzieć, bo te sytuacje, które teraz wychodzą, to nie są sytuacje, które wyszły wczoraj, tylko są sytuacje, które wyszły w końcu kwietnia, czy też na początku maja. I tutaj warto powiedzieć o tym, że już na niewielu sadach, na liściach tych pierwszych, trzeci, czwarty liść, ale też liście trochę młodsze i najmłodsze, tutaj objawiają na sobie objawy plamparcha. I co w takiej sytuacji? No, jeżeli mamy już te plamy parcha, to na pewno trzeba troszeczkę go, w cudzysłowie mówiąc, pomęczyć. Pomęczyć produktami, które będą nam wspomagały zahamowanie rozwoju tego parcha, bądź też wyniszczenie strzępek grzybni rozwijającej się na powierzchni plam parcha. No i tutaj de facto mamy produkty z grupy IBE, które chociażby produkty zawierające difekonazol, które będą rzeczywiście się bardzo w tej sytuacji dobrze sprawdzały, między innymi produkt Porter. Wiadomo, że produkty z grupy IBE trzeba połączyć z kontaktami, no i tutaj chociażby produkty zawierające Kaptan, czyli Lekaro 82G w naszej propozycji, bądź też nawet Astron X72G, czyli Dithianon, klasyczny Dithianon, który również może być tym kontaktem rzeczywiście stosowanym. Okej, okay. I co jeszcze oprócz tych rozwiązań możemy teraz zadziałać? No w zasadzie, proszę Państwa, to jeżeli... Na aktywne plamy parcha. Na aktywne plamy parcha. No w zasadzie w niektórych sadach pewnie pokusicie się Państwo o wykorzystanie węglanów, wodorowęglanów. No, na ten moment dość mocno ryzykowne rozwiązanie, dlatego że jabłuszka, zawiązki można powiedzieć, są jeszcze w tej fazie tak zwanego omszenia. No i tutaj niestety te wodorowęglany, węglany będą, mogą powodować ordzawienia na tych owocach, a wiadomo, że ordzawione owoc jest owocem gorszej jakości, gorszej klasy, no i nie znajdzie on swojego odbiorcy. Ale mamy rozwiązania, które będą de facto, mogą de facto wesprzeć zdrowy rozwój roślin. I tutaj myślę, że więcej może o tym powiedzieć Emil, bo mamy produkt, który rzeczywiście jest w stanie poprawić ten zdrowy wzrost i rozwój roślin. To Emil, co proponujesz jako bezpieczne rozwiązanie na ten czas? Drodzy Państwo, rzeczywiście zostałem wywołany do tablicy i bardzo dobrze się składa, mianowicie na półkach firmy Aktiv znajdziecie Państwo produkt pod nazwą Bacto G-Stop. Jest to produkt, który posiada certyfikat ekologiczny przede wszystkim, czyli jest dedykowany przede wszystkim do sadów ekologicznych, ale również do sadów tam, gdzie jest wykonywana ochrona konwencjonalna. Tak się składa, że preparat ten zawiera dwa szczepy bakterii z rodzaju Bacillus, Bacillus amyloliquefaciens i Bacillus subtilis. Jak Państwu kolega Wojtek wspomniał, jest to preparat, który będzie rzeczywiście wspomagał zdrowy rozwój roślin, ale dodatkowo sygnały do nas dochodzą, że gro sadowników, którzy zastosowali ten produkt, obserwują bardzo pozytywny efekt po jego zastosowaniu. Parch jabłoni jest bardzo trudną chorobą do zwalczenia. Lata poprzednie pokazały, że nie mieliśmy z nim większego problemu, natomiast w tym momencie chyba to się skumulowało. Z informacji, które obserwujemy od wielu doradców, również w Polsce, z wielu firm, informacja dociera do sadowników, że jest to sezon od 5 lat najbardziej parchowy, patrząc w przestrzeni właśnie tych 5 lat. Drodzy Państwo, tak się składa, że mamy okres podziałów komórkowych, okres tuż po kwitnieniu i w tym momencie zawiązki są bardzo narażone na porażenie, bardzo narażone na porażenie właśnie ze strony parcha jabłoni. Tak się składa, drodzy Państwo, że preparat Bacto G-Stop jako preparat mikrobiologiczny będzie
kolonizował powierzchnię zarówno liści, jak i owoców, czyli będzie działał na zasadzie zajętego krzesełka. Po skolonizowaniu właśnie powierzchni tkanek zielonych i zawiązków. Technicznych pytań. W jakiej dawce stosujemy rano, wieczorem? Możemy mieszać, nie możemy? Rzeczywiście, drodzy Państwo, to jest bardzo słuszne pytanie. Trzeba zwrócić uwagę na to, że preparat mikrobiologiczny jest to preparat bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o mieszalność. Natomiast mieszamy go z większością produktów fungicydowych czy insektycydowych, czy też nawozów dolistnych, z wyłączeniem produktów przede wszystkim miedziowych, ale miedziowych w tym momencie nie będziemy stosowali. Okres... I tutaj, Emil, chciałbym się wtrącić, bo miedź zaraz będzie się kojarzyła również z miedzią systemiczną, którą sadownicy również teraz stosują. Z tego, co przebadaliśmy, miedź systemiczna nie ma wpływu Activicur na Oczywiście, drodzy Państwo, tak się składa, że miedź systemiczna jest to jedyna forma miedzi. W przypadku akurat firmy Active, preparat Activicur, który rzeczywiście był oceniany pod kątem mieszalności i skuteczności, możecie go, drodzy Państwo, nawet łączyć w jednym zabiegu, szczególnie w uprawach ekologicznych, tam gdzie rzeczywiście tego typu rozwiązania są dedykowane, ale również w uprawach konwencjonalnych, bo w tym momencie takie naturalne zabezpieczenie, poprawienie zdrowego rozwoju, tak, będzie jak najbardziej tu się wpisywał pozytywnie. Mhm. Wracając do pytania, rano, wieczór? Oczywiście im wyższa wilgotność, tym lepiej, czyli rano i wieczorem, drodzy Państwo, no zgodnie z obecnymi zasadami, czy zasadami stosowania środków ochrony, nikt nie będzie wyjeżdżał w pełnym słońcu z zabiegiem, tak, czyli w środku dnia, tak jak w tym momencie, jak nagrywamy. To nie jest odpowiedni moment na wykonanie zabiegu, ale jak najbardziej wczesne godziny poranne, tak, czy wieczorne, to jest odpowiedni moment, żeby zastosować preparat. Musimy wspomnieć jeszcze o dawkowaniu. Dawkowanie, drodzy Państwo, pierwszy raz, jeżeli stosujemy, jest to litr na hektar, następnie, jeżeli dojdzie do zmycia, podkreślam, jeżeli dojdzie do zmycia, poprawiamy dawką pół litra na hektar i po kolejnych 14 dniach załóżmy kolejne pół litra na hektar. Okej. Wspominałeś również, że możemy go stosować nie tylko w jabłoniach. Tak, rzeczywiście, drodzy Państwo, produkt o bardzo szerokim zastosowaniu. Tak się składa, że możemy go stosować w większości upraw, między innymi uprawy właśnie ziarnkowe, jabłoń, grusza, pestkowe, wiśnia, czereśnia, śliwa, morela, etc., ale również wszystkie uprawy jagodowe, między innymi, powiedzmy, te bardziej dochodowe, jak borówka. Porzeczka w tym roku troszeczkę nas zawiodła. No, mieliśmy sytuację, jaką mieliśmy. Przez tydzień utrzymywały się te przymrozki, które nafiglowały troszeczkę. Natomiast warto o tym pamiętać, że choroby nie śpią, one też będą porażały. Myślę, że chyba rozwinęliśmy temat i wyczerpująco w 100%. Tak, panowie? Mamy nadzieję. Jeżeli będą jakieś pytania, tak, zawsze jesteśmy do dyspozycji. Tak, do sklepów Active. My będziemy się starać Państwu odpowiedzieć jak najbardziej. Co, zapraszamy do zakupów w sklepach Active. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.